Dzień dobry. Część druga poradnika dla nauczycieli to równocześnie sprawa, z której świetnie zdają sobie rodzice, dzieci z zespołem Aspergera, a także oczywiście z całym spektrum autyzmu. Tą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to będą takie stany zawieszania się nas jako osób ze spektrum autyzmu. Czasami mamy takie chwile, takie momenty, gdzie patrzymy się takim bezwiednym wzrokiem, hen przed siebie, albo na swoje buty, albo coś gadamy, mruczymy pod nosem i jak nas ktoś zawoła, to my dopiero po pewnym czasie się odwracamy, patrzymy tak na niego, o co mu chodzi? I to jest taki błędny wzrok, często przez wielu ludzi nazywanych takim błędnym wzrokiem Aspergera. Niektóre matki mówią, że to jest taki, ojcowie też zresztą, ale nie są tak otwarci często jak matki, że to jest taki błędny wzrok aspika, takie typowe, charakterystyczne u nich wszystkich to jest, że tak sobie patrzą, no i nic się nie dzieje. Nie? Tak jak na tym filmie, nic się nie dzieje, rejs. Dzieje się. Za dużo się dzieje, dlatego się wyłączamy. Ja mam tak często, ale ja jestem dorosły. Dziecko patrzy sobie i już. Niektórzy dorośli też tak sobie patrzą, a otoczenie się dziwi. O co ci chodzi, człowieku? Weź się ogarnij. Halo, ziemia! Tak krzyczą. Czasem tak mam, przyznam się, że bez bicia, że mówię żartobliwie dla mojego syneczka. Halo, Piotruś, ziemia, halo, halo. Ale to jest pieszczotliwe, to jest słodkie i on to lubi. Dlaczego? Dlaczego tak robimy? Dlaczego wielokrotnie, gdy nagrywam te filmiki, jak coś się dzieje, ktoś obok przejdzie, to koniec. Koniec kontaktu z wami, koniec mówienia do kamery jest skupienie się na czymś zupełnie innym, albo właśnie brak skupienia się. Jak to się dzieje? Przebodźcowanie. Otóż, żeby coś powiedzieć, trzeba się skupić, trzeba sobie poukładać wszystko w głowie. A często osoby ze spektrum autyzmu mają to do siebie, że bodźce dookoła nich działają, ale działają mocniej, chociażby z tego względu, że my lubimy rutyny. I każdy nowy dla nas bodziec to jest bodziec o wiele silniejszy niż dla osób, które na przykład niekoniecznie przypadają za rutynami, bo są osobami neurotypowymi. Więc z założenia dla nas bodźce są silniej odczuwane i potrzebujemy więcej czasu, żeby je przeanalizować, zanim coś z nimi zrobimy, na przykład je zignorujemy. A czasem jest to chęć obrony, gdy jesteśmy na dworze, gdy jesteśmy w galerii handlowej, to bronimy się przed bodźcami, po prostu się wyłączając. Jestem teraz w trakcie prowadzenia samochodu, ale ja też się bronię przed bodźcami, jest tu idealna cisza. Nawet jak przyjedzie sobie taki Volkswagen Transporter, który dymi, smrodzi, kopci i hałasuje, to u mnie w środku jest cicho. O, autobus przyleciał, ale to jest o wiele, wiele ciszej, niż gdybym wszedł sobie chodnikiem. Dlatego jestem w stanie się skupić. Nikt mi nie nadaje, radio mam wyłączone, a nawet jak mam włączone, to te są dźwięki zorganizowane, przewidywalne. One mnie nie wyprowadzają z równowagi. Natomiast jak gadam z innymi ludźmi w towarzystwie, to im więcej osób, tym większy harmider, większy hałas, więcej komunikatu. Nawet jak ktoś z przodu mówi do mnie, prowadzi dialog, tak ta osoba przynajmniej myśli, że prowadzi ze mną dialog, mówi do mnie, bo ja przytakuję, tak? Dlatego ta osoba myśli, że prowadzę dialog. To czasem jest to po prostu monolog, ale nie jestem w stanie inaczej, bo są osoby poza naszą dwójką, które dookoła też coś mają do powiedzenia, którym komóreczki działają, brzęczyki, które szurną butami, które mają dzieci hałasujące, no i hałasują, i śmierdzą, i ruszają się. To wszystko to są bodźce. To są bodźce, które przeszkadzają w skupieniu się. Ale tak jak wam mówiłem, ja jestem dorosły, a poza tym, że mimo tego, znaczy poza tym, że jestem dorosły, jestem też mega inteligentny i wypracowałem sobie pewne mechanizmy, które pozwalają mi udawać normalnego człowieka. Otóż, gdy się zawieszam, czasem nie widać, że się zawieszam, bo jak ktoś do mnie mówi, to ja robię tak. Tak. Aha. Przytakuję. Aha. Tak, tak. Aha. Wszystko się zgadza. Aha. No. I to jest mój sposób na
na to, żeby udawać, że wcale nie jestem zawieszony. Tylko udaję, że mam uwagę, atencję. Dobrze, ale co zrobicie z tym, bo czasami niektórzy ludzie mówią do mnie tak. Dobra, ale ty nas nie słuchasz i tak dalej. Ja mówię, ja was nie słucham, mogę wszystko powtórzyć, co mówiłeś przed chwilą. I słuchajcie, i nagle odtwarzam z pamięci wszystko, co ta osoba do mnie mówi. To znaczy, powiem w skrócie, nie dociera do mnie, co do mnie mówisz, ale jestem w stanie to z jakiegoś powodu powtórzyć. Moja pamięć słuchowa jest w stanie to powtórzyć. A jak ktoś mi powie w dodatku, że moja uwaga... Czekajcie, bo moje dziecko mnie woła. Cześć Piotruś, poczekaj chwilkę, zaraz do ciebie przyjdę, dobra? No. Piotruś się ucieszy, bo za chwilkę do niego przyjdę, jak słyszeliście. Czasami jest tak, że ktoś mówi, ale ty nie słuchałeś w ogóle, co ja mówię. To ja wtedy mogę zrobić taki prosty trik. Powiem do niego, kurde, słuchałem cię. Coś masz, że nie muszę cały czas patrzeć do siebie? No. Coś takiego powiem, przeklnę. W ogóle w naszym społeczeństwie społeczeństwa dziwnie, magicznie działają. Wystarczy, że się przeklnie i już dodajesz sobie wiarygodności. Więc zamiast powiedzieć słuchałem, można powiedzieć słuchałem, kurwa. I już wyglądam wiarygodnie. Już mniej wyglądam jak osoba z zespołem Aspergera. Ale takie rzeczy wyrabiają się z czasem. Słysząc drugiego człowieka, często nie mam pojęcia, o czym on mówi. Ale kilka słów kluczowych, których jestem sobie w stanie przypomnieć, potem sobie składam do kupy i jestem w stanie złapać kontekst w ciągu kilku sekund. Dlatego ludzie nie wiedzą, że ja się zawieszam i nie widać tego po mnie, że się zawieszam. Na tym filmie czasami widać, że się zawieszam. Niektórzy myślą, że ja tak specjalnie robię, że się skupiam, o, bo drzewo stoi, bo coś spadło, albo że ktoś przeszedł. Nie, to mnie rozprasza, wyprowadza z równowagi, ale potem w ciągu kilku sekund dźwiękowo przypominam sobie, co do mnie mówiono i powracam do mojego trybu myślenia, kojarzenia. No tak. Ale jest jeszcze coś takiego, jak uwaga, atencja w szkole. I w szkole, jeżeli człowiek z zespołem Aspergera i w ogóle ze spektrum autyzmu, tak jak ostatnio mówię, się zawiesza, to wówczas mamy problem, ponieważ nie słyszy, nie słucha, nie słyszy uwag nauczyciela, próśb nauczyciela, zadań i poleceń. Dlatego uczulam was wszyscy nauczyciele do tego, abyście wzięli pod uwagę w przypadku silnych bodźców, a takimi silnymi bodźcami jest na przykład nowa sytuacja, nowa klasa, nowy rok, nowy dzień, dzwonek, dzieci dookoła, harmider, hałas, dużo dzieci dookoła. W takiej sytuacji dziecko z zespołem Aspergera będzie rozkojarzone, nie będzie cię słyszało. Czemu mnie nie słuchasz? Takie uwagi nie mają sensu. To jest ponad nasze siły. Dlaczego mnie nie słuchasz? Słucham cię, ale nie rozumiem, jeszcze nie przetworzyłem. Bodźce, które są naokoło mnie, nie pozwalają mi na to. Jedną z najważniejszych zasad przy nauczaniu osób ze spektrum autyzmu jest cierpliwość w powtarzaniu poleceń i zadbanie o to, żeby te polecenia były jasne i klarowne i powtórzone wiele razy. Jasne i klarowne, ponieważ prosty, zrozumiały komunikat bez przenośni jest dużo bardziej precyzyjny, co przy obecności bodźców rozpraszających sprawia, że łatwiej do nas dotrze. Jasiu, teraz cię proszę, żebyś wyjął kolorową kredkę i narysował w swoim zeszycie w linie 5 szlaczków. Jasio dostał precyzyjny komunikat. Po pierwsze, polecenie, że teraz ma to zrobić. Po drugie, że nie jakiś zeszyt, tylko konkretny zeszyt w linie. Niektórzy powiedzą, przecież to oczywiste, że na język polski nosi się zeszyty w linie. Nie, to nie jest oczywiste. Komunikat wyjmij zeszyt oznacza, że masz wyjąć zeszyt, a nie jest powiedziane, który nawet to, jeżeli to jest 54. z rzędu lekcja polskiego. Trzeci komunikat, wyjmij kredkę danego koloru i aspekt ilościowy, narysuj 5 szlaczków. Nie rysujcie dzieci szlaczki, bo dzieci narysują, dziecko ze sprawą programu narysuje 2 i koniec, albo 1 i koniec, bo ma rysować, to rysuje. Tylko jaki ma być efekt działania? Jeżeli Jasio nie zrozumie, nie usłyszy, nie wykona polecenia, powtarzamy
Tym samym to nie Jasiu, Jasiu, możemy powiedzieć, Jasiu, popatrz na mnie. Po co? Żeby dziecko skoncentrowało się i zwróciło uwagę akurat na nas. Wtedy Jasiu włącza mu się obraz nauczyciela. Jest większa szansa, że, ale żadnej gwarancji, że usłyszy i zrozumie polecenie nauczyciela. Precyzyjne udzielanie komunikatu i powtarzanie go wielokrotne, wolne i z pewną dozą emocji, bo zauważcie, że komunikat powtarzany przeze mnie zawiera w sobie emocje. Jasiu, Jasiu, kochany, wyjmij kredkę, wyjmij zeszyt w linie i proszę cię, żebyś teraz w tym zeszycie w linie czerwoną kredką narysował 5 szlaczków dowolnych. Ładnie powiedziałam? Ładnie. Ale uwaga, można powiedzieć, Jasiu, mówiłem, żebyś to wyjął szlaczki. I tak zaczyna słyszeć Jasio komunikat, który jest nacechowany zniecierpliwieniem i agresją. Ten bodziec zniecierpliwienia i agresji jest, może być tak silnym bodźcem, że twój komunikat, nawet precyzyjny, zamieni się w bełkot dla Jasia i każdej innej osoby ze spektrum autyzmu. Dlatego nacechuj swoją wypowiedź pozytywnymi emocjami albo brakiem tych emocji. Bo jeżeli zaczniesz mówić głosem zniecierpliwionym, to Jasio zacznie i się wyłączy. A tego nie chcemy. A jak chcemy, to po łapach. Dziękuję. Idę do mojego chłopca, ukochanego, jednego z dwóch, który właśnie gra w piłkę. Pa, pa.